skakali na koniach. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Czy mogę tam wejść pofilmować te namioty trochę? Oj, niestety nie mogę. Czemu? No po to chyba jesteście, żeby was pokazać, że jesteście. No, to się robi reportaż z tego bitwa. Madziu! No Madziu. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński, Gdańska. No chciałem tu trochę pofilmować te wasze namioty, mógłbym? Ale robić sobie reklamę. To nie jest do mnie pytanie, szczerze mówiąc. A do kogo to jest pytanie? O, to jest pytanie. Do Komesa. No, albo do Komesa. No to gdzie? No to zapytajcie się, macie telefon do przyjaciela. Problem z tym jest taki, że ja nie mogę zejść wartowi, bo nie mam jakiego drugiego. No ale zadzwonić nie można do niego? A wy nie macie telefonu. Zapytaj Komesa. No. Jego Komes gdzieś wyszedł. Gdzieś wyszedł. To jest obóz mazowiecki, Chorągwi Mazowiecka. Chorągiew Mazowiecka. Księcia Janusza I, tak? A co to za Chorągiew? Ile ona liczy? No. Szczegółowe pytanie. No, jesteśmy jedną z większych chorągwi na pod Grunwaldem. Macie konia? Koni nie mamy. Konna jest prosto i w prawo. A, rozumiem. To dobra, ja pójdę do konnej, a potem przyjdę do was, aby to załatwić, to wejść. No. No, jak widać, dzieje się na tych polu za chwilę, znaczy za chwilę, o 15 będzie bitwa pod Grunwaldem. Tutaj namiotu w Bezliku. Tu jest Bujawki. Dzień dobry. O, proszę bardzo, ta telewizja też, znaczy jest policja, ruchem będzie kierować, oczywiście też muszą być. No tutaj jest wejście, zaraz się zapytamy, czy możemy do obozu wejść. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, czy ja mógłbym trochę wasz obóz pofilmować, chciałem pokazać, bo robię reportaż stąd. Do radę? O, tak się przejdę, trochę pogadam. Spokojnie. Można? Ja to zrobię. No. Coś powiecie nam o wasza jako chorągiew, jaka jest. Tylko jedna rzecz. No. Niektórzy mogą się nie zgodzić tam. No to nie będę, no to ja rozumiem. Ja to rozumiem, no ma prawo. No właśnie. Nie wszyscy chcą. Nie wszyscy chcą. No dobra, no to, ale namioty można pokazywać. No. A gadasz nie chcą, to nie. No, to się zapytamy. Dobra, to niech się pyta pierw. O, tutaj jest jedzonko sobie robią. Mieszki. To są dziewczyny, to kto? Tutaj jest... O, no. To jest w ogóle grupa z Litwy, nasi goście. Litwini. To są Litwini. Rozumiem, goście. A zapytaj się, czy mogę z nim pogadać po litewsku, to nie bardzo po rosyjsku rozmawiam. To nie będą chcieli. Po angielsku. No dobra, no to ona po angielsku gada. Dobra. I speak? Okay. Gadaj. Good morning. Polish Telewizja Nacjonalna. Zapytaj się, co oni tu robią. What are you doing here? Preparing breakfast. A breakfast, okay. When did you come here? 2 days ago. 2 days ago, dwa dni temu przyjechali. No i co będziecie robić tutaj jako rekonstruktorzy? Będziecie występować? What will you be doing here in this place, you know? Well, today, we today. You are here for what? For to represent Lithuania. Żeby reprezentować się Litwę. Litwę, tak, ale macie jakieś rycerzy, czy mają swoich? O nie, są. No, z wojaków, no jak no. Do you have rekonstruktor? Some knights here of Lithuania? A little bit, yes. Jest, mają. Mają. A jak są tacy? O, tutaj są. O, dzień dobry. Good morning. Good morning. O, to są wasi rycerze, tak? O, zapytaj się ich, czy będą walczyć. Zapytaj się ich. You will be fighting today. Here? Today.
He will be fighting. Some people will fight, some not. Your name? Erikas. Erikas. Dobra. I co? I jak się to podoba? Pierwszy raz? Do you like this place here? Yes, we like this place here. I'm here like 8 times already. 8 times? Yeah. Times. 8 razy. A to jest emblat? Emblemat jest? Yes, it is. Pogoń. Czyli to jest pogoń? Pogoń. The coat of arms of Lithuania, and this is the medieval version of the Grunwald period. Dobra, thank you. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Trzeba bardzo uważać na linki. No linki tak, bo to są, o, śledzie też są. Ja wiem, ja też pod namiotem spałem, to wiem. Pamiętam to. Tutaj też są, tu Polacy są, to? Zapytaj się, czy możemy gadać z nimi. Czy chcą, czy nie chcą. To jest nasz dowódca. Ale mogę dwa słowa tylko, dowódco? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. No czy ja właśnie chcę zjeść, także nie. Aha, to idziemy, a dalej. Smacznego. Dobry dzień. Co wy tu robicie, panowie, w ogóle dzisiaj? Odpoczywamy. A przygotowujemy się do bitwy. Przed bitwą, tak? Tak jest. A skąd przyjechaliście? Z Rzeszowa. O, to tam. Tam taka wielka pipa stoi, taki pomnik. To... Ale są też fajne rzeczy. No to to jest fajna rzecz, no co? A teraz powiedz mi, jak masz na imię? Jacek. Jacek, który raz tu już na tych rekonstrukcjach jesteś? Oj, niezbyt często jeżdżę, bo to jestem chyba piąty raz. Ale piąty raz. Ale od 2007 roku co jakiś czas przyjeżdżam. I występujesz w charakterze? W charakterze rycerza walczącego w królewskiej chorągwi gończej. Pieszo? Pieszo. Bez konia? Bez konia. Dobra, a ty co robisz? Ja jestem tak samo jak kolega. Ale jako rolę grasz? To samo co kolega. To samo, tylko inny ubiór trochę. No, no bo ty masz kolor, jaki to jest, bordo czy? To jest ciężko określić tak naprawdę. A pan, proszę pana, jak pan ma na imię? Rafał. I też który raz? No ja jestem drugi raz. Drugi raz. A dziewczyna co tu robi? Ja tu jestem w towarzystwie. Nie będziesz walczyć? Nie zmieściła się moja zbroja do samochodu. A rozumiem. A jak masz na imię? Adriana. No na razie. Dobra, fajnie. Oddechy leżą. No z tego się buduje te namioty tamte. Z czego się buduje płoty? A płoty buduje, na wszystko się buduje. Z tego się buduje płoty, z tego się buduje opakowania na śmietniki, żeby było wygodniej. A, to pięknie, ale sortujecie śmieci oczywiście. No jak możemy, to tak. Nie, to wszyscy jesteśmy tego przyzwoicie nauczeni, więc. Tak, już teraz uczą od dzieciństwa. No dobra, to jest następny obóz jakiś, tak? To czy tutaj tamte? Jest brama. Dzień dobry, a pan co tu robi? Pomorska Telewizja Narodowa. Witam serdecznie, po prostu świetnie się bawię. Ale będzie pan walczył dzisiaj? Nie, akurat od... Nie wziął pan miecza? Nie, od 2 lat już nie walczę. Czy został pan pokojowo nastawiony? Na wiek, od 2 lat nie walczę. Nie, no. 50 na karku czasu. No, to jeszcze młody, 50, co ja mam powiedzieć? Jak miałem 65. I walczę dalej. Ale widzi pani, z kamerą, co prawda, ale... Ale kolega też zwichnął sobie palec. A do tego nie da się założyć paluszek rękawicy. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Nie, rękawicy nie da się ja założyć. Ja wiem, żelazna, nie? Co to pisze? A tego to ja bym chciała... Nie. Pomazanka? Okay. Lubi pomazanka. Posadź nie, jak... Bo musisz dbać bana. O to, żeby się nie odwodzić podczas tych upałów. Dobra, to tu jest koniec obozu, czy tam, a tamten okrągły wigwam to czyli? To jest zgierskie... Nie stoicie państwo w bramie. A my nagrywamy, proszę pana, film, reportaż. Okej, świetnie, ja też nagrywam, ale... No to dobrze. I co? To jest... Bratwo z ziemi zgierskiej. A mogę się zapytać, czy mi coś pogadać? To znaczy inne strony. Tak w ogóle to tutaj jest Gdańsk. A gdzie jest Gdańsk? Bo jak do Gdańska poszedł? Znaczy z Gdańska jest nasz dowódca. Aha, ten co nie chciał rozmawiać. No, bo jadł. Musi zjeść. Bo jadł, no jadł. Są Litwini, oni też są z różnych miejsc. Aha. Mamy ludzi z Świnoujścia. A trochę zapytaj. Głębiej. Mamy ludzi ze Elbląga. Zapytaj no się. Zapytaj się, czy mogę ich z nimi pogadać. Dwa słowa. Dużo cywilnych rzeczy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Mogę dwa pytania zadać? Tak jesteśmy, nie gadam, nie wychodni ogólnie. Aha. Ale może pies będzie chciał rozmawiać. Pies nie ma problemu. Jak on coś powie, to najbardziej. Jak o tych powie, to ja pogrążę nawet. No dobra. Idziemy dalej. A skąd jesteście?
Ze Starogardu Gdańskiego. A, Kociewiac, no tak. Ja miałem żonę Kociewiankę, już nie mam. Dobra kobieta była. No. Papugi mnie karmiła. Chyba wyczuła. O, tutaj, panowie, przepraszam panów, Pomorska Telewizja Narodowa, wy jesteście z jakiego zakonu? My jesteśmy z Pomorza. Ojców alkoholików. No jak, dobra, dobra, wy o sobie nie gadajcie, o sobie, dobra, bo to wiadomo, że wy tamtego. A to wszyscy w Pomorzance. A skąd jesteście? Skąd przyjechaliście? A z kim rozmawiamy? Pomorska Telewizja Narodowa, mówiłem, redaktor Sławomir Ziemiński z Gdańska. Dzień dobry panu, w takim razie szczęść Boże. No co wy tutaj, skąd, jakiego zakonu? My tutaj należymy do chorągwi pomezańskiej. Aha, spowiadacie tutaj, tak? Proszę? Spowiadacie tutaj. Jak najbardziej. No rozumiem, dużo grzeszą na pewno. Niezwykle wiele, bardzo. No dobra, no to idziemy dalej. To jest kurwa najlepsze. Z jakiego zakonu jest? Przenajświęci. No tak to jest, idziemy do drugiego obozu. Tu są różne obozy i różne formacje. O, tutaj mamy kotwicę. To jest kotwica nawet jest. A my zrobiliśmy z Zofią. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Chcielibyśmy porozmawiać z waszymi tutaj rekonstruktorami. Można by trochę Właśnie na manewry. Wszyscy? Ale trochę ja jest, widzę jeszcze. Można by tam sobie z tym... Przygotowujemy już na inscenizację, to nie za bardzo. Czyli nie na dwie minuty dosłownie, to tam dużo nie będziemy, bo nam się film urwie. No. Bo my byliśmy w tym obozie, nas puścili i gadaliśmy. Z Litwinami nawet. A z Polakami chyba się też da. Tutaj? Z Litwinami? Nie, tam, w tamtym. Tylko i namiestnik poszedł. A skąd jesteście? A to nie musi być ten najważniejszy. Może Łęczycko. Może Łęczycka. A z Łęczycy jesteście. Tak, nie. A skąd? Znaczy nie, no z centralnej Polski, okolice Łodzi. Tak. Koło Łodzi, aha. Tak, mniej więcej wszyscy, tak. No to pójdę trochę pogadam, no co, co się stanie. Damy radę, co? No puść tutaj, puść. No chyba wpuszczamy, co? No ja co, będzie się... Zawsze reportaż będzie, wiecie, w tym. Będziecie na filmie. Będziecie na filmie. Proszę wejść, zobaczymy. No. Zobaczymy w ogóle, kto tu jest. No jasne, jasne. Trzeba zobaczyć. Właśnie my chcemy zobaczyć, kto tu jest, co tu robi. O, kotły są. Jedzenie gotujecie. Sami, tak? W tych kotłach, tak? Po staropolsku. No. Nie kręci, bo nie są historyczne. No nieważne, ale obóz jest, nie? To nie ma znaczenia, czy to są historyczne. Skąd jesteście? Gdańska. Pomorska Telewizja Narodowa. Słuchajcie, Pomorska Telewizja Narodowa nas odwiedziła. Czy ktoś chce porozmawiać? Ze mną? To widzi pan, co. Dzień dobry panie. A pani tu co robi? Bo ja na wartę. A pan na wartę idzie. A kobiety mają wartę. Kasztelania, ja? Jaka? Jaka to kasztelana jest? Inowłocka. Dzień dobry. I co, wy pierwszy raz jesteście na tych rekonstrukcjach, czy nie? Czy już byliś? Pierwszy raz, aha. No dobrze. I co, i będziecie walczyć dzisiaj? Tak. Bierzecie udział? Tarcze są. A na miecze na co będziecie walczyć? Jesteśmy łucznikami. Łucznikami. A, to będzie z łuku strzelać, rozumiem. Już jest. A tam to jest jeszcze. Manewry też już szykują. Ćwiczenia są pierwsze, tak, o wiosku. Dobra. No, obóz. No, namioty są, no. Nie, no, chorągiew to nie cywilno. No idę, poczekaj. Dobry. Z Pomorskiej Telewizji Narodowej, z Gdańska. My tu robimy reportaż. A pani co tu robi? A przepuścili państwo przez wartość? No oczywiście, no przecież oprowadza nas pan. Z tym panem jesteśmy. Z tym panem. No dobra, to już idziemy dalej. U nas nie ma... O, jaki ładny, kolorowy namiocik. To akurat mój. Twój. A ty skąd jesteś? Z Łodzi. Z Łodzi samej, aha. No dobra, to dziękujemy bardzo. No i tak wyglądała wizyta, może powiesz, w jakiej obozie, czy im? Chorągwi Ziemi Łęczyckiej. Dziękuję. Sławomir Ziemiński, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej na polu pod Gumwardem. Dzisiaj o 15 będzie rekonstrukcja i bitwa. Dziękuję.